Dzień dobry Państwu. Otwieram obrady 15. sesji Rady Miejskiej w Polanowie. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że jesteśmy w komplecie, a więc możemy przeprowadzić prawomocne obrady sesji i podejmować stosowne uchwały. Witam serdecznie na obradach dzisiejszej sesji radnych Rady Powiatu, pana Dariusza Karnowskiego. Witam serdecznie. Witam pana radnego, pana Wisława Lebiodę. Witam serdecznie burmistrza miasta i gminy Polanów, pana Grzegorza Rzymskiego. Witam zastępcę burmistrza, pana Piotra Górniaka. Witam panią skarbnik, Martę Kaźmik. Witam was, koleżanki i koledzy radni. Witam dyrektorów jednostek oświatowych. Witam serdecznie panią dyrektor Aleksandrę Kalinowską, panią dyrektor Katarzynę Filipowicz, panią dyrektor Reginę Poch, panią dyrektor Elżbietę Sykułę. Witam serdecznie pana dyrektora Andrzeja Kuleszę. Witam panią dyrektor popisu, panią Annę Schnyter. Witam serdecznie główną księgową za panią Alicję Murawską. Witam serdecznie wszystkich sołtysów. Biblioteka. Aha, jeszcze tak, rzeczywiście najbliżej się to. Witam serdecznie panią dyrektor biblioteki, panią Bożankę Wruszczak. Sołtysów witam jeszcze raz. Mocno witam serdecznie. Witam obsługę naszego biura, panią Kamilę i pana Krzysztofa oraz pozostałe osoby, które uczestniczą w obradach dzisiejszej sesji. Proszę się, logujemy się. Sprawdzam obecność jeszcze. Otrzymaliście proponowany porządek obrad. Czy są jakieś wnioski o uzupełnienie porządku obrad? Bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, wnoszę o rozszerzenie dzisiejszego porządku obrad o dodatkową uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Polanów umowy użyczenia na czas nieokreślony z parafią rzymskokatolicką pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Żydowie z siedzibą Żydowo 13 dotyczącym przekazania w użyczenie dla parafii części działki oznaczonej numer 16 położonej w obrębie ewidencyjnym Kocimino gmina Polanów. Dziękuję bardzo. To jest o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały numer 125. Proszę o przegłosowanie. Jednogłośnie przyjęliśmy porządek obrad. Do wglądu był protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. Nie miałem uwag dotyczących, więc przyjmujemy ten porządek ten protokół bez odczytania. Bardzo proszę pana burmistrza o sprawozdanie z pracy między sesjami Rady Miejskiej. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ostatnia sesja Rady Miejskiej odbyła się 30 września, czyli praktycznie mamy miesiąc czasu. Chciałbym tu Wysoką Radę, ale również sołtysów
zaproszonych gości poinformować, co w międzyczasie się wydarzyło. Pierwsza rzecz to zakończyliśmy budowę ścieżki rowerowej na trasie Jasinki Polanów Rzeczyca. Rzeczyca z centrum przesiadkowym, które wykonaliśmy w tamtym roku, ale jest to całość projektu, którego odebraliśmy 15 października protokołem odbioru. Proszę Państwa, Szanowni Państwo, również chciałbym poinformować, że wspólna inwestycja powiatu koszalińskiego i gminy Polanów, chcę przypomnieć, że gmina Polanów współfinansuje to przedsięwzięcie w kwocie 1,5 miliona złotych. Prace bardzo intensywnie trwają i myślę, że tutaj nie będzie żadnych przeszkód, aby w terminie w następnym roku to zakończyć. Również, proszę Państwa, z tą inwestycją jest związana następna inwestycja, którą jako gmina Polanów będziemy realizować w następnym roku, ale w tym roku dokonaliśmy już przetargu i został wyłoniony wykonawca na realizację przebudowy drogi czy odbudowy drogi w nawierzchni na ulicy Zacisze. Jest to firma Infrabud Koszalin, które za kwotę 809 793 zł 57 groszy będzie finansowała to zadanie, jednocześnie udzielając gwarancji na wykonanie tego przedsięwzięcia na okres 5 lat. Inwestycja zostanie zakończona w przyszłym roku, w miesiącu maju, i stworzy to główny ciąg między ulicą Bobolicką a miejscowością Cetuń, czyli będziemy mieli tutaj cały ten odcinek drogi i gminnej, i powiatowej wyremontowany. Również chcę tutaj Państwa poinformować, że realizacja inwestycji na ulicy Różanej przebiega planowo. Jest w tej chwili wykonana część drogi, również są wykonane chodniki na części drogi, ale również została wykonana instalacja kanalizacyjna deszczowa i została wykonana instalacja elektryczna, czyli oświetlenie tej ulicy. Chcę przypomnieć, że tą inwestycję realizuje firma Harad z miasta. Robi to sprawnie i myślę, że tutaj nie będzie żadnego problemu, aby w terminie tą inwestycję zakończyć. Chcę również przypomnieć, że zarówno ulica Różana, jak i ulica Zacisze są dofinansowane z budżetu pana wojewody, za co bardzo dziękuję w imieniu swoim, jak i mieszkańców. Również, Szanowni Państwo, zgodnie z zapowiadaną inwestycją, realizowaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, na pewno Państwo również zauważyli, że w miejscowości Jacinki została wykonana już nawierzchnia tutaj asfaltowa przy przejście przez Jacinki. Obecnie czekają przebudowa chodników w tej miejscowości i myślę, że tutaj bez problemu do końca roku również to zostanie zrealizowane. Przypomnieć chcę, że wartość inwestycji to jest 1 milion złotych. Taki i to jest następna miejscowość. W tamtym roku mieliśmy Kościernicę, w tym roku Jacinki. Z tego miejsca również bardzo dziękuję panu marszałkowi za realizację tych bardzo ważnych inwestycji drogowych na terenie gminy Polanów na drodze wojewódzkiej. Proszę Państwa, również chciałbym poinformować, że temat gazyfikacji miejscowości Polanów nie został zamieciony pod dywan, a wprost przeciwnie, trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej na nasze obiekty, ale również chciałbym tu Państwa poinformować, że już pierwszy budynek w gminie Polanów jest ogrzewany gazem skroplonym, jest to nasz zakład usług komunalnych, tu pan dyrektor Kulesza jest pionierem tej inwestycji. Już nie ogrzewa się tutaj węglem ani żadnym miałem. Przebudował całą kotłownię na gazową, ale również tutaj chcę z tego miejsca podziękować, bo również namówił mieszkańców
tego budynku, aby również przeszli na ogrzewanie gazowe i myślę, że niebawem również ci mieszkańcy odpalą świeczkę w swoich mieszkaniach. Wracając tak potocznie, tak się nazywa, wracając proszę Państwa do gazyfikacji Polanowa, tutaj Wysoką Radę informowałem już na spotkaniu, że obecnie trwa przygotowanie dokumentacji, to jest dokumentacji technicznej z uzyskaniem pozwolenia na budowę, na zasilanie naszych budynków czy ogrzewanie naszych budynków gazem i są to żłobek na ulicy Sawnej, przedszkole na ulicy Dworcowej, szkoła podstawowa na ulicy Wolności, miejsko-gminny ośrodek i biblioteka, szkoła podstawowa Gradowe Wzgórza, straż pożarna Polanów, kotłownia ulica Młyńska, urząd miejski w Polanowie i kotłownia na ulicy Zamkowej. Szanowni Państwo, również chciałbym poinformować, że do 15 listopada jest termin złożenia wniosków do takiego programu PO Ryby, do Darłowskiej Grupy Rybackiej i właśnie będziemy niebawem składać wniosek na zagospodarowanie pomostu tutaj nad basenem polarowskim, tak żeby ten projekt wokół tego basenu całkowicie zakończyć. Szanowni Państwo, również informowałem, że w ramach zintegrowanego obszaru terytorialnego mamy szansę na dodatkowe środki finansowe w takim programie niska emisja, czyli my tutaj jako gmina możemy właściwie tylko wykorzystywać na ścieżki rowerowe i tutaj w ramach tego programu, który realizowaliśmy, centrum przesiadkowe plus drogi rowerowe, również chcemy taką drogę ulicy Żwirowej do centrum przesiadkowego w Polanowie tutaj pobudować, złożyć wniosek. Mamy szansę na otrzymanie kwoty do 1,5 miliona złotych na tą inwestycję. Jest to projekt indykatywny. Proszę Państwa, to znaczy, że nie podlega ocenie konkursowej, a te środki będą zabezpieczone tutaj dla gminy Polany. Proszę Państwa, również czekamy na zgodę, to informacja wczoraj, jak tą informację sobie przygotowałem z Urzędu Marszałkowskiego na zmianę dokumentacji, podpisanie aneksu z Panem Marszałkiem odnośnie takiego projektu Nasz Rynek. To już dzisiaj rano wiemy, że jest zgoda Pana Marszałka na zawarcie aneksu z gminą Polanów dotyczącą ograniczenia projektu technicznego na mój rynek. Państwa informowałem, że w trzech postępowaniach, które przygotowaliśmy na mój rynek, kwota oferowana za każdym razem była od 200 do 300 tysięcy więcej niż mieliśmy to w budżecie. W związku z tym postanowiliśmy ograniczyć ten projekt techniczny, tak żebyśmy zmieścili się w maksymalnym dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1 milion złotych, pozostałą kwotę zabezpieczyć w budżecie i wykonać profesjonalny mój rynek i wszystkie tutaj działania związane z handlem na głównym miejscu tutaj w Polanowie przenieść właśnie na ulicę Stawną. Również sprawnie postępuje realizacja następnej inwestycji. To, co na poprzedniej sesji podejmowaliśmy uchwałę odnośnie budowy sieci wodnej do miejscowości Wieczno. Zakład Usług Komunalnych sprawnie to wykonuje. Ten pierwszy etap tej inwestycji chce w tym roku skończyć. Również w wieloletnim planie inwestycyjnym mamy dokończenie tej inwestycji w następnym roku. Również tutaj Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu, który prowadzi projekt, a tutaj pod bacznym nadzorem również gminy Polanów, czyli zagospodarowanie zbiornika wodnego nad basenem polanowskim,
dobiega pomału końca, do końca tego miesiąca mamy to zadanie wykonać. Proszę Państwa, również to jest taki czas, że pracujemy nad budżetem na rok 2020. Dzisiaj tutaj Wysoka Rada będzie również podejmowała uchwały okołobudżetowe. To są stawki podatków od nieruchomości, stawki podatku od środków transportowych, tak żebyśmy tutaj z Panią Skarbnik i później oczywiście tutaj z koleżankami i kolegami radnymi usiąść i przedyskutować najbardziej potrzebne zadania, które należy wykonywać w roku 2020. Chociaż tutaj Wysoką Radę już poinformowałem, że jeżeli chodzi o informacje do budżetu na 2020 rok, to środki nasze własne będziemy mieli pomniejszone. Taką informację dostałem z Ministerstwa Finansów, jak każda gmina. 800 tysięcy mniej w budżecie, jest to bardzo duża kwota. Przy podatkach z tytułu podatków od nieruchomości, które rosną znikomo w stosunku do tego roku, no będziemy niestety musieli podejmować trudne decyzje i wybór inwestycji, które będziemy musieli tutaj prowadzić, ale to wszystko przed nami. Również, Szanowni Państwo, zbliżają się święta niedawno. Niedługo, mówię tutaj święto zmarłych, ale również nasze święto niepodległości, Dzień Seniora. Tutaj Wysoka Rada i tutaj radni otrzymali zaproszenia. Serdecznie zapraszamy do udziału. W tym roku troszeczkę inaczej. Będziemy świętować na bazie Domu Kultury. Również planujemy bieg niepodległości, ale również w miesiącu listopadzie pamiętamy zawsze o Dniu Seniora, o naszych seniorach i również Państwa serdecznie na taki Dzień Seniora, tym razem do Domu Kultury, serdecznie zapraszamy. Również Święto Niepodległości Państwo tutaj macie, plakaty, również tutaj Zespół Szkół Publicznych organizuje święto jak w tamtym roku. Bardzo serdecznie również w imieniu tutaj Pani Dyrektor, ale swoim również zapraszam na to święto właśnie do Szkoły Podstawowej na ulicy Nagradowe Wzgórza. Również Szanowni Państwo, tutaj parę informacji tutaj od Pana Burmistrza Górniaka, tak żeby wyczerpać tą informację, którą miałem tutaj przygotowaną. Dziękuję bardzo. Proszę. Dziękuję bardzo Panie Burmistrzu. Proszę o zabranie głosu Pana Burmistrza Piotra Górniaka. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, krótkie uzupełnienie informacji do Pana Burmistrza. Jak Państwo pamiętacie, nie tak dawno, bo w ubiegłą sobotę była zbiórka tak zwanych odpadów komunalnych, gabaryty. Wydaje się, że ta sprawa dość sprawnie poszła. Oczywiście zostały opony w terenie, ale tutaj strażnicy nasi mają wynotowane to i ta informacja poszła do PGK, powinno być uzupełnienie. Natomiast jeśli by jakaś gdzieś coś zostało jeszcze, ale wyłożone przed, bo takiego sygnału nie było, a nie wyłożone po odbiorze, to bardzo proszę o zgłaszanie takich sygnałów, będziemy od razu reagować. W ogóle informacje wstępne jaką mamy, w tej fazie zbioru ostatniej jest nieco mniej gabarytów. Czyżby powoli się wypełniały wszystkie domy nowymi meblami i troszeczkę jest mniej. Niemniej jednak poczekajmy na końcowe rozliczenia, bo jakby nie patrzył, to jeszcze część gabarytów idzie poprzez Zakład Usług Komunalnych, poprzez PSZOT. W związku z tym dopiero wtedy będziemy mieć jasną sytuację, bo tak to było ponad 100 ton za każdym razem. Kiedy pierwszy raz taka wielkość była, to myślałem, że z gminy Bobolicznej dołożono. Okazuje się, że nie. Tak samo teraz czekam na ten końcowy efekt. Zobaczymy, ile wyjdzie. Na razie jest około 70 ton, mówię, zebranych bezpośrednio. Tu jeszcze nie ma do wszystkiego podsumowanego. Jak Państwo również wiecie, z tym związana gospodarka odpadami jest zmiana ustawy dotycząca odpadów i ich segregacji. Ta ustawa została zmieniona 6 września, natomiast mamy takie
vacatio legis. I w trakcie, na koniec roku, ale również początkiem przyszłego roku będziemy podstawowe rzeczy te zmieniać. Co jest takie istotne? Mianowicie po pierwsze, że stawiane jest prawie wyłącznie na segregację odpadów. Kto nie będzie segregował, gmina jest zobowiązana podjąć uchwałę taką, że za niesegregowane odpłata będzie od 2 do 4 razy więcej. Większość gmin stosuje tą tak zwaną czterokrotną stawkę, żeby uniknąć takiego czegoś, a to mi się nie opłaca, także ustawodawca coś takiego zaproponował. Co jeszcze? Jak Państwo wiecie, mamy umowę zawartą na 3 lata na odbiór odpadów przez PGK Koszalin. W przyszłym roku ten okres mija i chcemy już w okresie, no nie wiem, tuż po wakacjami albo nawet w czasie wakacji przygotować przetarg na kolejny okres. Ale z tym się wiążą właśnie wcześniej te zmiany związane z właśnie z tym elementem chociażby płatności. Tam są jeszcze inne rzeczy. Najprawdopodobniej będą również tą taką szczegółowymi tymi przepisami będą również objęte gospodarstwa rolne powyżej 75 hektarów. Jest to nowość, ale też czekamy na więcej danych, bo jak Państwo wiecie, mamy ich jak tam taki faktyczny i przeliczeniowy, w związku z tym nie jest to jeszcze do końca wyjaśnione. My jako gmina mamy zorganizowany PSZOK na razie przy ZUK-u i póki co on spełnia te wymogi, ale nie wiemy jak to będzie w przypadku nowego rozdania, nowego konkursu. W związku z tym chcemy w przyszłym roku, już zostało to zgłoszone do budżetu, przygotować dokumentację na budowę nowego PSZOK-u. Ten nowy PSZOK najprawdopodobniej, jeśli zostanie zbudowany, to gdzieś rozpoczęta budowa, to gdzieś w 2021, tak zakładamy, przyszły rok dokumentacja. Nie są to małe wydatki, bo to będzie 70-80 tysięcy dokumentacja. Tak zakładam, czyli to będzie przetarg. Natomiast o PSZOK-u to mówimy o, nie wiem, 1,5-2 miliona, może i więcej, bo te nowe wymogi są dość drastyczne. Zresztą Państwo na bieżąco to śledzicie, bo w mediach co chwila pokazuje się kolejne miejsca podpalone, kolejne miejsca, przepraszam, nie podpalone, pożary są, a może podpalone. W związku z tym to się wszystko dość mocno zaostrza, dlatego te wymogi są bardzo, bardzo mocne, ważne. My taką wstępną lokalizację jeszcze przed jakąś tam wizją lokalną mamy w okolicy oczyszczalni ścieków przy ulicy Sławieńskiej. Jest tam teren taki stosowny do tego. Tam z tego czasu było włożone gruzy, nie gruzy, więc podbudowa jest na tyle mocna, że będą kłopoty z jej ruszeniem. Natomiast jest to miejsce dobre, bo jednym z elementów jest to, żeby bez jakiejkolwiek ścieki, czy jakieś tam spływające od deszczu resztki, powiedzmy wody, żeby nie spływały gdziekolwiek, tylko właśnie w miejscach, gdzie są oczyszczalnie. I mam nadzieję, że to wszystko się dobrze potoczy. I co jeszcze ważne, biorąc pod uwagę perspektywę unijną, dofinansować, gospodarka odpadami, czyli ochrona środowiska ma być tym jednym elementem ważniejszym odnośnie dofinansowania. Nie ukrywam, że chcieliśmy bardzo skorzystać z tych pieniędzy unijnych, dlatego te dokumenty musimy mieć przygotowane tak, żeby to w sposób rzetelny można było przygotować się do tych funduszy. Kolejna sprawa, pan burmistrz tu wspominał, jeszcze jedno, odnośnie cmentarzy, pan burmistrz wspominał, jak Państwo wiecie, kontrolujemy, bo tych cmentarzy mamy kilka, część jest naszych, część nie naszych. Strażnicy już dzisiaj albo jutro będą, jeszcze jakieś będą, w ubiegłym tygodniu mam dokumentację zdjęciową. Nie było to problemu. Jeśli są pojemniki pełne, jeśli Państwo zorientujecie, to też proszę przerwie to zgłosić, podjedzie PGK czy ten ZUK i to odbierze, żeby dał, bo wiele osób przyjeżdża na ostatnią chwilę w dniu święta zmarłych, w związku z tym, żeby te pojemniki były wolne, sam z praktyki wiem, bo będąc ostatnio w miastku, to jednak ci ludzie przyjeżdżają do tego i naprawdę bardzo duże ilości, nie zawsze się udaje na czas to wywieźć. Także proszę o taki sygnał, jeśli coś takiego występuje. Kolejna sprawa to place zabaw. Jak Państwo wiecie, że też tutaj pan burmistrz wspominał, robimy place metalowe, nie robimy place zabaw drewnianych. Wszystkie te drewniane niestety ze względu na swój stan techniczny i bezpieczeństwo zostały w części usunięte.
I to taka prośba do sołtysów, bo częściowo to zrobił, lecz tak, placę usunął zup, ale zostały na przykład jakieś stare płotki, zostały części ogrodzeniowe, jakieś ławki zepsute. Państwo wiecie, w jakich, w których miejscowościach to zostało. Prosiłbym, żeby to no, we własnym zakresie sołectwo, Rada Sołecka, Pan Sołtys zorganizował taką formę, żeby to zdjąć, bo to przy nowym placu stare takie ogrodzenia rozwalające się niekoniecznie nawet czy przy placu, czy w terenie przygotowanym pod plac, to wygląda nieciekawie. Jeśli Państwo nie wiecie, polecam, mam tutaj całą dokumentację fotograficzną, jak to wygląda w terenie, w której miejscowości nie chciałbym wymieniać, bo to nie o to chodzi. My w tej chwili zrobiliśmy kilka placów, to jest tak Bukowo, Tadzewo, Domachowo, Nacław, w Kocimnie Fitness, w Żydowie Plac Zabaw i w Polanowie, tak zwana OSA. Chcemy przygotować dokumentację na konkursy, które będą organizowane. I to mogą być różne konkursy w kilku miejscowościach. Tam, gdzie te place jeszcze spełniają wymogi i można na przykład coś uzupełnić albo tylko jedno z urządzeń usunąć, to proszę to w ten sposób atestowane, żeby to było zrobić. Sołtysu, bardzo o to proszę. Natomiast tam, gdzie zostało to wyburzone, chcemy zrobić nowe place zabaw z różnych funduszy. Między innymi na przykład w Rzeczycy plac zabaw chcemy zrobić tak zwanego małej rewitalizacji, bo są na to pieniądze, tak żeśmy już na spotkaniu w sołectwie mówili. Ale mamy jeszcze inne miejscowości. Mamy jeszcze Świerczyna, Kościelnica, Garbno. Może gdzieś jeszcze Państwo uważacie, że Wasz plac nie nadaje się do użytku, to też proszę to odłożenie, bo jak będziemy robić przetarg, to my powiedzmy, nie wiem, 8-10 placów czy różnych miejscowościach, żeby ta dokumentacja była w każdej chwili do wykorzystania. Tych konkursów, jak Państwo pamiętacie, jest sporo różnych, w związku z tym byłoby to bardzo, bardzo przydatne. Pan Burmistrz tutaj mówił już o zaproszeniach na imprezy, ja tylko dodam jeszcze jedną rzecz, mianowicie są również zresztą konkursy, tu Państwo dostaliście plakaty na prawie każdą imprezę, prosiłbym o wywieszenie tych plakatów w naszych gablotach, również są konkursy typu społeczni. My tylko Państwu dzisiaj akurat jest sesja, przypominamy, ale myślę, że sobie sołtysi i radni, czy rady sołeckie, czy koła gospodyń miejskich, bo też ich jest sporo, śledzą na bieżąco, jakie są konkursy. No w tej chwili jest akurat ten społecznik, warto z tego skorzystać. Również Dom Kultury tutaj, dzisiaj jest jedno związane Dniem Seniorów. Tutaj też jest temat transportu poruszany na tym ogłoszeniu. Ja to bardzo proszę o zgłaszanie to, tylko też przypominam, że to musi być taka rzetelna informacja. Po pierwsze, że sala to nie jest otwarta przestrzeń, czyli nie jest to powiedzmy sala na gimnastyczna, natomiast transportowa. No i druga rzecz, żeby te transporty były wypełnione ludźmi, żeby nie było tak, że tak jedzie 10 osób, a jedzie jedna albo dwie. Także proszę to też wziąć pod uwagę. Również Ośrodek Kultury przygotowuje nowe konkursy, nowe plakaty będą informacyjne związane z Bożym Narodzeniem, czyli z konkursem bożonarodzeniowym, czy też na Gwiazdę Betlejemską, która to mówimy w tej chwili o tak zwanym, nie tak zwanym, a o Orszaku Trzech Króli, gdzie będzie podsumowanie. Szanowni Państwo, również dostaliście taki materiał, tak zwaną kalendarz wydarzeń. I na końcu jest taka informacja, że można zgłaszać do urzędu na specjalnym druku, gdzie tutaj jest na stronie internetowej, imprezy o charakterze większym. Ale takie to się odbywają w sołectwa, ale żeby uczestniczyło więcej osób, nie wewnętrznym, jakieś dla sołectwa, bo z siłą rzeczy to się wiąże z obecnością osób zewnątrz, w związku z tym też trzeba być na to przygotowanym. Także bardzo proszę o zgłaszanie takich rzeczy, bo to jest dość ważne do kalendarza takiego imprez na dłuższy okres czasu. To tyle. Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Ocena i funkcjonowanie oświaty w gminie, stan realizacji zadań oświatowych przez gminę Polanów. Bardzo proszę o zabranie głosu pana dyrektora do pana Dariusza Kajnowskiego. E,
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście, Panie Burmistrzu, drodzy Dyrektorze, na początek parę uwag dotyczących tego sprawozdania. Państwo radni otrzymali ponad 60-stronicowe sprawozdanie, które obrazuje to wszystko, co się dzieje w polanowskiej oświacie, zwłaszcza jeżeli chodzi o podsumowanie za rok 2018-2019. Dlatego ja, proszę Państwa, nie będę się do tego sprawozdania mocno odnosił, chociaż będą przesłanki, aby się wrócić, ale też spojrzeć na polanowską oświatę troszeczkę do przodu, bo przecież to, co Pan Burmistrz powiedział, pracujemy już nad budżetem gminy, w tym budżetem oświatowym, który jest no, częścią składową dość znaczną. Zanim, proszę Państwa, przejdę do tej informacji, to może niekonwencjonalnie chciałbym już teraz podziękować tym wszystkim, którzy są odpowiedzialni za polanowską oświatę. Tutaj te podziękowania w imieniu dyrektorów placówek oświatowych składam na ręce Pana Burmistrza, całego urzędu, Pana Przewodniczącego, ze wszystkimi radnymi, również sołtysom, którzy nas mocno wspierają, bo przecież placówki oświatowe działają również na terenach wiejskich, ale też dyrektorom, kierownikom jednostek POKiS-u, MOPS-u, ZUK-u, Straży, Policji, Naleśnictwa i również prezesom kół powiedzkich. Drodzy Państwo, przechodzimy do prezentacji. Proszę Państwa, to co robimy w oświacie opiera się no, przede wszystkim na ramach prawnych i jedna z ustaw prawa oświatowe mówi o tym, co takie sprawozdanie powinno zawierać. Ja już o tym wspomniałem. Przede wszystkim to są rzeczy związane z egzaminem dotyczący gimnazjum, ósmych klas oraz maturami, a także informacje dotyczące nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty, ale również dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych i w tym sprawozdaniu również szczegółowo o tym mówimy, dlatego ja to w tej prezentacji tutaj pominę. Mówiłem, proszę Państwa, że wszystko to, co dzieje się w oświacie, opiera się na przepisach zarówno kilku ustaw. Macie Państwo tutaj wymienione podstawowe ustawy, prawo oświatowe, ustawa o SIO, ustawa wprowadzająca prawo oświatowe, finansowanie zadań oświatowych, karta nauczyciela i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, przed tą prezentacją ja pozwoliłem sobie policzyć, ile zmian dotyczy zmiana prawa oświatowego od 1 września 2019 roku i naliczyłem ich 52 zmiany. To są tylko zmiany. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli chodzi o to prawo, które istnieje, nie wiem, czy ktoś jest w stanie policzyć, ile ustaw i rozporządzeń dotyczy poszczególnych szkół i placówek oświatowych, począwszy od bezpieczeństwa, poprzez zamówienia publiczne, finanse itd., itd. I żeby nie być, proszę Państwa, gołosłownym, kilka tego rodzaju informacje, te podstawowe ustawy macie Państwo tutaj wypisane, co one zawierają, jakie przede wszystkim kategorie określające działalność placówek oświatowych. Karta nauczyciela oczywiście. O systemie informacji oświatowej. To jest taka ustawa, która, proszę Państwa, na podstawie której jest naliczana m.in. subwencja oświatowa dla jednostek samorządu terytorialnego. Przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe. To są, proszę Państwa, wszystko przepisy, które skutkowały, czy też będą skutkować również zmianami organizacyjnymi na terenie naszej gminy. A to, proszę Państwa, rozporządzenie. Jakby kogoś bardzo interesowało, to prosiłbym, żeby się zapoznać, a jeżeli ktoś jest zainteresowany szczegółowo, mogę taką prezentację Państwu również przysłać. Tych, proszę Państwa, rozporządzeń od tego roku, przypominam, ponad 50. I z tym się trzeba zmierzyć, jeżeli chodzi o organizację tak zwanego arkusza organizacyjnego, czyli sporządzeniem tych szczegółowych rzeczy związanych z funkcjonowaniem każdej placówki oświatowej. Widzą Państwo, że jest tego trochę, prawda? To, co, proszę Państwa, się działo na terenie naszej, w ogóle w oświacie, za 2018-2019 rok,
No to proszę Państwa, po pierwsze, ten rok był określany mianem niepodległości, bo przecież setna rocznica odzyskania niepodległości. Następne lata będzie ten program kontynuowany pod nazwą Godność, Wolność i Niepodległość. To, co proszę Państwa się zmieniło, łącznie z reformą oświaty, która właściwie dobiega końca, rozpoczęła się 3 lata temu, no to przede wszystkim zmiany strukturalne, zmiany organizacyjne i programowe w placówkach oświatowych. Tutaj mówimy o po raz pierwszy do egzaminu ósmoklasisty przystępowali uczniowie klas podstawowych. Ostatni raz ten egzamin odbywał się dla uczniów trzecich klas gimnazjum. I została stworzona nowa struktura polegająca na tym, że mamy 8-letnią szkołę podstawową i 4-letnie liceum, 5-letnie technikum i szkoły branżowe 1. i 2. stopnia. To, co kiedyś ewentualnie Państwo z takim PESEL-em jak ja mogą pamiętać, że miało miejsce przed reformą dotyczącą właśnie zmian gimnazjum. Były kontynuowane programy Posiłek w domu i szkole, Aktywna tablica, Wyprawka, Szkoła Dobry Start. Trwały również prace przygotowujące do edukacji włączającej dzieci niepełnosprawne w kształtowaniu swoich łącznie z rówieśnikami, aby się oni mogli kształcić razem z nimi. Zresztą nacisk na nauczanie tego typu jest dość mocne i wyraźne w dokumentach ministerialnych. Miał miejsce, proszę Państwa, w kwietniu 2019 roku, a więc w ubiegłym roku szkolnym, a w tym roku kalendarzowym strajk nauczycieli. Również jeżeli chodzi o wynagrodzenia, to one wzrosły dla nauczycieli dwukrotnie w kwietniu i wrześniu. Jeżeli chodzi o sytuację na terenie gminy Polanów, to co dotyczyło zmian organizacyjnych, to przede wszystkim zmiana organizacyjna szkoły podstawowej w Żydowie. To dotyczyło obniżenia poziomu organizacyjnego z klas 6 do 0,3. Również to się wiązało, proszę Państwa, ze zmianą sieci szkolnej, o której Wysoka Rada tutaj również podejmowała stosowne uchwały. Zakończyło działalność Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Polanowie. Ukończyło to gimnazjum 85 uczniów. I ta struktura, o której już Państwu mówiłem, wygląda w ten sposób. 8 lat szkoły podstawowej, 4-letnie liceum i w następstwie pozostałe szkoły. Odbył się również konkurs na dyrektorów placówek oświatowych WSP Żydowo i Bukowo. Tutaj obecne panie dyrektorzy siedzą z nami. Jeszcze raz gratulujemy im, że przystąpiły do konkursu i ten konkurs wygrał. Gmina Polanów, proszę Państwa, jest organem prowadzącym dla 4 placówek oświatowych oraz 1 placówki opiekuńczo-wychowawczej, czyli żłobka. Tak, proszę Państwa, wygląda krótki opis tych naszych placówek. Przedszkole gminne w Polanowie, które miało 148 wychowanków, pracowało w 6 oddziałach. Teraz to się, proszę Państwa, od 1 września zmieni. Będzie 7 oddziałów i 173 wychowanków. Żłobek również, który pracował do tej pory dla 15 wychowanków. Teraz ta liczba miejsc się zwiększa o 9, będzie 24. Następna jednostka, zespół szkół publicznych w Polanowie, w skład którego wchodziło gimnazjum, szkoła podstawowa i liceum, również ze szkołą filialną w Nacławiu. Ta struktura się zmniejsza o gimnazjum, pozostałe szkoły funkcjonują, również zwiększa się liczba uczniów w liceum ogólnokształcącym. No i 2 pozostałe szkoły podstawowe w Bukowie. Tutaj nieznacznie się zmienia liczba uczniów, ale ta szkoła funkcjonuje w systemie 0,6 i wspomniana przeze mnie szkoła podstawowa w Żydowie, która funkcjonuje w systemie ograniczonym, czyli 0,3. Obecnie w tym roku od 1 września jest tam 13 uczniów i 3 wychowanków. Jeżeli, proszę Państwa, mówimy o całej strukturze, to trzeba powiedzieć również o liczbach, które jak gdyby determinują, ile uczniów znajduje się w poszczególnych obwodach szkolnych, ale również w szkołach. A tutaj Państwo macie przedstawione diagramy mówiące o tym, że jak wygląda liczba uczniów w poszczególnych latach. Łatwo zauważyć, że ta liczba uczniów spada z roku na rok.
W tym roku, jak Państwo wiecie, mieliśmy odejście podwójnego rocznika, blisko 100 uczniów, bo klasy 8 nas opuściły oraz klasy 3 gimnazjum, łącznie 150 osób. I to, proszę Państwa, między innymi skutkuje tym, że mamy coraz mniej uczniów w naszej gminie. Tak wygląda to, co byśmy, proszę Państwa, przełożyli z arkusza organizacyjnego, czyli takiego dokumentu, który reguluje działalność szkoły w takim prostym rzucie, ile uczniów, ilu nauczycieli, ilu oddziałów, ilu uczniów dojeżdżających jest do poszczególnych placówek oświatowych. Wracamy, proszę Państwa, do liczb, no, które są brutalne dla nas, dlatego że po prawej stronie, proszę Państwa, widzimy ten jeszcze raz diagram ze spadającą liczbą uczniów, a po lewej stronie widzimy, proszę Państwa, diagram mówiący o tym, że pomimo spadku uczniów, to subwencja i wydatki na oświatę w gminie Polanów cały czas rosną. To jest stan, który był planowany na styczeń 2019 roku, a potem w kolejnych slajdach pokażemy Państwu jeszcze to, co się dzieje w wrześniu tego roku. I tak, proszę Państwa, to się ma, jeżeli chodzi o subwencję oświatową i środki własne gminy. Na tym pierwszym diagramie Państwo z lewej strony widzą, że subwencja oświatowa to wynosiło około 64%, 8 milionów przy udziale środków gminy 36%, 4,5 miliony. Teraz, proszę Państwa, udział własny gminy wzrasta i on będzie wzrastał z roku na rok, bo już mamy też projekt na 2020 rok. 37% gmina dokłada, a subwencja oświatowa pokrywa nasze koszty działalności zaledwie tylko w 63%. Było pytanie na komisji budżetowej i rewizyjnej, aby Państwu również wyjaśnić, z czego składa się subwencja oświatowa. Tutaj Państwo widzą, subwencja oświatowa składa się z kilku czynników, a więc dotacji. Dotacji na nauczanie dla uczniów specjalnych, potem dotacje na przedszkolaka, potem dotacja na podręczniki. Następnie, proszę Państwa, pozyskane środki. To są te wszystkie rzeczy, które w szkoły występują w projektach i pozyskują dodatkowe środki na swoją działalność statutową. Tutaj mamy po jednej stronie Pomerania, która to jest, są środki z Pomerania na wymianę młodzieży między Polanowem a miastem partnerskim GEDEM. A z drugiej strony, proszę Państwa, już rozpoczęliśmy w tamtym roku kumulację środków dotyczących wkładu własnego do projektu pod nazwą Fabryka Kompetencji Kluczowych, o których już wspomniał Pan Burmistrz wcześniej na sesjach. Jest to taki projekt, który będzie rozwijał kompetencje kluczowe naszych uczniów w szkole podstawowej i on będzie trwał przez blisko 2 lata i teraz, proszę Państwa, się wkrótce rozpoczyna. Następnie mamy, proszę Państwa, dotacje związane z utrzymaniem żłobka. Są to środki gminy 380 tysięcy, w tym dotacja 30 tysięcy i środki własne gminy, jak Państwo widzą na dole, ponad 5 milionów złotych. Tak to, proszę Państwa, wynikało w liczbach. A u góry jeszcze mamy takie zestawienie, co to, proszę Państwa, znaczy standard finansowy na ucznia. Widzicie Państwo te rzeczy, które tutaj są. U góry jest standard finansowy A. On się, proszę Państwa, zwiększa z roku na rok. Tutaj macie za 2018, tutaj za 2019. Natomiast standard finansowy, który jest, proszę Państwa, planowany na rok 2020, ma wynieść 5,985,52 zł. Ta kwota nie jest mała, proszę Państwa, pod warunkiem, byśmy się bardzo cieszyli, gdyby ona docierała do gminy, ale okazuje się, że ta kwota przede wszystkim jest związana z tym, że będzie przekazana dla powiatu ze względu na podwójny rocznik, a więc w tych klasach, gdzie Państwo już słyszeli z mediów, uczą się dzieci zarówno po 8 klasie, uczniowie po 8 klasie, jak i po 3 klasie gimnazjum. Stąd też ten wzrost w powiecie będzie większy, natomiast jeżeli chodzi o gminy, prognozowana jest niewielka stopa wzrostu, blisko 1,5%. I tak, proszę Państwa, jakbyśmy to wszystko złożyli w ten diagram, to po tej stronie Państwo macie ogólne wydatki, jeżeli chodzi o gminę Polanów. To jest budżet na 30 września 2019 roku. To jest budżet, który, proszę Państwa, już przekracza 14 milionów złotych.
To są środki wydane, a to środki ponad 4 miliony są jeszcze do wydania. I tutaj macie poszczególne placówki oświatowe, które dysponują budżetami. Macie Państwo wygenerowane informacje, jaki był plan, jaki jest stan realizacji i co zostaje jeszcze do wydania. Tak to wygląda, proszę Państwa, na diagramie, czyli średnio blisko 70% mamy wydatków, a 30% jeszcze jest przed nami. Jeżeli rozbijemy to na wszystkie placówki oświatowe, to mniej więcej tak to wygląda, począwszy od żłobka, przedszkola, pukowa, żydowa, zespołu szkół i zespołu ekonomiczno-administracyjnego. To jest stopień również, jeżeli chodzi o procentowe wydatki w budżecie i to, co zostało jeszcze do końca roku do realizacji. A tu z kolei taki diagram przedstawiamy Państwu, jeżeli ktoś był zainteresowany, możemy pokazać niektóre paragrafy, jak one są wydawane przez poszczególne placówki oświatowe. To proszę Państwa budżet, wracamy z tego dużego diagramu do naszej tabelki. On również obrazuje proszę Państwa cały budżet, jeżeli chodzi o finanse gminie, liczbę uczniów, koszty utrzymania ucznia, subwencja, metryczki, dotacji i środki własne gminy. I to, co było przedmiotem zainteresowania Komisji Budżetowej, Rewizyjnej, Państwu pokazaliśmy dzisiejsze koszty utrzymania, to jest proszę Państwa, to są te kwoty. Żłobek, mówimy o kwotach brutto ponad 15 tysięcy, przedszkole ponad 12, zespół szkół 13, ponad Bukowo 15, no i Żydowo ze względu na małą liczbę uczniów blisko ponad 58 tysięcy. No to, co powiedzieliśmy, tam gdzie jest mała liczba uczniów, wiadomo, że te koszty będą przerażająco wzrosły. Koszty utrzymania, to samo proszę Państwa, zamiast tabeli, w takim diagramie widzą Państwo słupki, gdzie jest największy koszt utrzymania, który się kształtuje od 3 lat, bo to zestawienie dotyczy od roku 2017, 2018 i 2019 w przeliczeniu oczywiście na złotówki i na jednego ucznia. I to jest to samo powtórzone tylko w formie tabeli. Widzą Państwo, że niektóre koszty, obojętnie jaką placówkę weźmiemy, widzą Państwo, że one rosną od 2017 roku do 2019 roku. To nie jest żadna przecież tajemnica. Dlaczego rosną? Do tego za chwilę wrócimy. Mówiłem Państwu, że liczba uczniów spada i to jeszcze raz pokazuję ten diagram tutaj po naszej lewej stronie. Natomiast proszę Państwa, tak naprawdę to liczba nauczycieli na terenie gminy Polanów nie spada. Dlatego, że mamy no, oczywiście nowe potrzeby, są tworzone nowe oddziały, tak jak w przedszkolu i liczba nauczycieli zatrudnionych wzrasta, ale też proszę Państwa wzrastają ogromnie w stosunku do lat poprzednich, ubiegłych. Potrzeby szkoły, jeżeli chodzi o różnego rodzaju opinie, orzeczenia, poradni psychologiczno-pedagogiczne i często bywa tak, że dla jednego ucznia organizuje się nauczanie z jednym nauczycielem albo przy okazji uczenia danej klasy jeden uczeń ma jeszcze obok nauczyciela wspomagającego czy wspierającego. Więc ta liczba, proszę Państwa, jak gdyby fizyczna nauczycieli nam nie maleje. I to jest proszę Państwa podział na naszych nauczycieli według takiego diagramu. Mamy 150 nauczycieli, a natomiast etatów przeliczeniowych na terenie gminy mamy 110, a jeszcze pokażę inny diagram i tak to proszę Państwa wygląda, że najwięcej na dzisiaj mamy nauczycieli dyplomowanych, jest to 73 osoby, mianowanych 62, 11 jest nauczycieli kontraktowych i 4 nauczycieli starszych. Cieszymy się bardzo oczywiście, że mamy tą grupę nauczycieli najbardziej doświadczonych tutaj po tej naszej stronie, ale to oczywiście ma, wiąże ze sobą koszty wynagradzania, o których za chwilę. Koszty dotyczących wynagrodzeń dla nauczycieli, a to proszę Państwa skutkowało tymi podwyżkami, o których wspomniałem Państwu w kwietniu, między innymi w tym roku, w kwietniu i wrześniu. My mamy takie zestawienie za okres ostatnich 3 lat, więc 2018 rok podwyżka wynagrodzeń dotyczyła 5%, w tym roku łącznie 15%. Jaki to ma, proszę Państwa, skutek dla kasy danego nauczyciela?
w portfelu, więc łącznie, jeżeli byśmy to zliczyli, dla nauczyciela, proszę Państwa, stażysty 488 zł, dla nauczyciela kontraktowego 501, dla mianowanego 569, a nauczyciela dyplomowanego 668 zł. To, proszę Państwa, oczywiście skutkuje tym, że środki podnoszone przez nasz budżet wzrastają. Wspomniałem Państwu o tej podwyżce, która miała miejsce w tym roku, czyli dwie podwyżki. I dostaliśmy, proszę Państwa, gmina Polanów jako jednostka, jako organ prowadzący, na wszystkie podwyżki dostaliśmy miesięcznie 46 tysięcy zł. To pokrywa zaledwie w 52% koszty 80 blisko 8 tysięcy, bo takie są właściwe koszty, jeżeli chodzi o podwyżki. Więc reszta, proszę Państwa, te 48% dokłada gmina Polanów z własnego budżetu. Myślimy również, proszę Państwa, o budżecie na przyszły rok i wiemy z zapowiedzi medialnych, że również kwota minimalna, cieszymy się bardzo, że ona rośnie, z 2250 do 2600 zł, co będzie również skutkowało tym, że budżet będzie musiał również te założenia uwzględniać. No i proszę Państwa, na koniec sieć dotycząca placówek oświatowych, powiedziałem, że ona się zmieniła, jeżeli chodzi o żydową. Natomiast jeżeli chodzi o żłobek, o przedszkole, o liceum ogólnokształcące, tutaj sieć się nie zmienia, bo z całej gminy dowozimy do konkretnych punktów, zwłaszcza jeżeli chodzi o Polanów. Natomiast jeżeli chodzi o sieć szkół podstawowych, nadal mamy 3 obwody szkolne, Żydowo w tym ograniczeniu 0,3, Polanów od zerówki do 8 klasy i Bukowo od 0 do 6. Przewozy szkolne, proszę Państwa. W tamtym roku odejmowaliśmy przewozami 441 uczniów. Tutaj Państwo macie rozbicie na poszczególne placówki oświatowe w takim ujęciu cyfrowym. Natomiast jeszcze, proszę Państwa, dodatkowo obowiązkiem gminy jest dowóz uczniów niepełnosprawnych do najbliższej placówki oświatowej znajdującej się na terenie powiatu. Również kilkunastu uczniów korzystało z tego rodzaju dowozu. Łącznie było to 18 osób niepełnosprawnych, 11 dojeżdżało do Koszalina, potem dwóch uczniów dojeżdżało z rodzicami również do Koszalina codziennie. Jeden uczeń, właściwie wychowany, dojeżdżał do przedszkola, dwóch do internatu, Sławna i Koszalina i dwóch do Turska. I również to jest pytanie dotyczące finansów, dlatego że do zadań gminy należy finansowanie dowozów szkolnych. Ta kwota, którą Państwo widzicie w ubiegłym roku, była zdecydowanie mniejsza, bo wynosiła 482 tysiące, ona wzrosła, proszę Państwa, blisko 200 tysięcy. Tutaj mamy nową kwotę i muszę Państwu powiedzieć, że ze względu na również spadek liczby uczniów, przypuszczamy, że przewoźnik będzie starał się podnieść kwotę dotyczącą naszych dowozów, dlatego że dzisiaj za bilet średnio płacimy 95 zł miesięcznie od ucznia. I tak wyglądają klasy, które są zaktualizowane, które obowiązują od września tego roku. 5, proszę Państwa, autobusów szkolnych, w tym jest jedna linia, która dowozi naszych wychowanków i odwozi również z naszych placówek oświatowych. W tym, proszę Państwa, to co Państwo dobrze wiedzą i czasami kierujecie do nas zapytania i słusznie, w poniedziałki i środę odwozimy naszych uczniów później, ze względu na to, że są zajęcia dodatkowe organizowane w szkołach. I też chcę Państwu dzisiaj zakomunikować, że być może wkrótce już w listopadzie dojdzie jeszcze jeden dzień późniejszych odwozów o godzinie 15.20 ze względu na to, że rozpoczniemy projekt Fabryka Kompetencji Kluczowych, który będziemy organizować oczywiście po godzinach lekcyjnych. To proszę Państwa, widzicie taką strukturę, jeżeli chodzi o dowozy uczniów niepełnosprawnych. I jeszcze raz kwota blisko 650 tysięcy na dowozy uczniów niepełnosprawnych i naszych uczniów do placówek oświatowych.
I dziękuję jeszcze raz za Państwa uwagę. To byłoby tyle. Jeżeli są pytania, takie było mnie zamierzenie, abym przedstawił te informacje w imieniu wszystkich dyrektorów placówek oświatowych. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo Panie Dyrektorze. Szanowni Radni, Szanowni Państwo Sołtysi, na Komisji Oświaty problematyka była omawiana bardzo, bardzo szeroko. Wszyscy dyrektorzy wypowiadali się o problemach swoich placówek, jak również o funkcjonowaniu swoich placówek. Tą obszerną informację wysłuchaliśmy na Komisji Oświaty. Jeżeli byłyby pytania do Pana Dyrektora, do Państwa Dyrektorów placówek, proszę, otwieram dyskusję. Zachęcam do dyskusji. Ze strony Radnych nie widzę. Czy Państwo Sołtysi pytania? Również nie widzę. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą Komisji Oświaty o opinię. Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, oświata jest najważniejszym, największym zadaniem gminy. Z tego, co przedstawił tutaj Pan Dyrektor, okazuje się, że także najkosztowniejsze. Ale takie nasze zadanie, że o tą naszą oświatę musimy dbać. A na czele z takimi dyrektorami, które posiada gmina Polanów, to oświata funkcjonuje naprawdę na bardzo wysokim poziomie, o czym byliśmy w stanie przekonać się chociażby na posiedzeniu naszych komisji. Opinia oświaty, spraw społecznych odnośnie funkcjonowania oświaty w gminie Polanów jest pozytywna. Dziękuję bardzo. Ja chciałem bardzo serdecznie, sądzę, w imieniu wszystkich radnych i sołtysów bardzo podziękować Panu Dyrektorowi, podziękować wszystkim dyrektorom placówek oświatowych za prowadzenie tych placówek, za zaangażowanie, za wyniki osiągane przez placówki oświatowe, za troskę o dzieci, o wychowanie młodzieży. Dlatego też proszę przyjąć serdeczne podziękowania od nas wszystkich, począwszy od żłobka, a kończąc na zespole szkół podobnych. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękujemy. Informacja o oświadczeniach majątkowych za rok 2018. Szanowni Radni, pozwolicie, że odczytam te informacje. Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego. Działając na podstawie artykułu 24 ust. 6 12 ustawy o samorządzie gminy, uprzejmie informuję, że pan Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa oraz pan Józef Wilk, przewodniczący Rady Miejskiej Polanowie, złożyli oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania, wywiązując się w tym samym z obowiązku wynikającego z artykułu 24 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym. W wyniku przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych ustalono, że zarówno pan burmistrz, jak i pan przewodniczący wypełnili oświadczenia z zachowaniem formuły nie dotyczy przewidzianej we wskazówkach zawartych we wzorze oświadczenia opatrzonym zwrotem uwaga. I informacje o spełnieniu obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych przez radnych Rady Miejskiej w Polanowie na 2 miesiące przed upływem kadencji. Działając na podstawie artykułu 24 ust. 3 punkt 1 oraz ustawy 6 i 12 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym, przewodniczący Rady Miejskiej Polanowie, dokonujący analizy oświadczeń majątkowych złożonych na 2 miesiące przed upływem kadencji przez radnych Rady Miejskiej Polanowie w terminie do 30 października 2019 roku, ma obowiązek przedstawić Radzie Miejskiej Polanowie informacje o osoba, która nie złożyła oświadczenia majątkowego lub złożyła je po terminie, nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych oraz ich opisem, wskazaniem osób, które nie złożyły, złożyły nieprawidłowe oświadczenia, działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych. Po dokonaniu analizy oświadczeń majątkowych informuję, że co następuje. Oświadczenie majątkowe do dnia 21 września 2018 roku złożyli. Tu będę czytał radnych poprzedniej kadencji. Pan Ciuła Krzysztof Andrzej, pani Koniczna Wiletta, pan Kozicki Stefan, pan Landowski Jerzy Krzysztof, pan Libera Bogdan, pan Marek Michał Łysko, pan Roman Opoń, pan Rybik Andrzej, pani Skibińska Grażyna,
pani Skupińska Ilona Urszula, pan Bernard Daniel Jarosław, pan Zalas Arkadiusz, pan Żromski Lech Jan i pani Żuchowska Magdalena Katarzyna. Wszyscy radni zobowiązani do złożenia oświadczenia majątkowego dochowali tego obowiązku. Wszystkie oświadczenia majątkowe zostały złożone w terminie. Dokonując analizy oświadczeń majątkowych nie stwierdziłem nieprawidłowości, które skutkowałyby koniecznością wystąpienia do dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie z wnioskiem o kontrolę oświadczenia majątkowego. Następna informacja o spełnieniu obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych przez radnych Rady Miejskiej w Planowie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. I również ta klauzura, która tutaj była o tych osobach, które i tak dalej to czytałem, po dokonaniu oświadczeń majątkowych informuję, co następuje. Oświadczenia majątkowe do dnia 19 grudnia 2018 roku złożyli pani Dzierżyńska Marzena, pan Gajek Mirosław, pani Konieczna Wioletta Joanna, pan Landowski Jerzy Krzysztof, pan Litwin Paweł, pan Margielewski Roman, pan Parszczyński Krzysztof, pani Pogorska Maria, pan Rybek Andrzej, pan Szelerski Przemysław, pan Werner Daniel Jarosław, pan Wodek Piotr, pani Wójcicka Popowicz Dorota i pani Zelik Agnieszka. Wszyscy radni zobowiązani do złożenia oświadczenia majątkowego dochowali tego obowiązku. Wszystkie oświadczenia majątkowe zostały złożone w terminie. Dokonując analizy oświadczeń majątkowych nie stwierdzili nieprawidłowości, które skutkowałyby koniecznością wystąpienia do dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie z wnioskiem o kontrolę oświadczenia majątkowego. I następna informacja o spełnieniu obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego przez radnych Rady Miejskiej w Polanowie za 2018 rok. Po dokonanej analizy oświadczeń majątkowych informuję, co następuje. Oświadczenie majątkowe do dnia 19 grudnia 2018 roku złożyli pani Dzierżyńska Marzena, pan Gajek Mirosław, pani Konieczna Wioletta Joanna, pan Landowski Jerzy Krzysztof, pan Litwin Paweł, pan Margielewski Roman, pan Parszczyński Krzysztof Janusz, pani Pogorska Maria, pan Rybik Andrzej, pan Szelerski Przemysław, pan Werner Daniel Jarosław, pan Wodyk Piotr, pani Wójcicka Popowicz Dorota i pani Zelik Agnieszka. Wszyscy radni zobowiązani do złożenia oświadczenia majątkowego dochowali tego wniosku. Wszystkie oświadczenia majątkowe zostały złożone w terminie. Dokonując analizy oświadczeń majątkowych nie stwierdzili nieprawidłowości, które skutkowałyby koniecznością wystąpienia do dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie z wnioskiem o kontrolę oświadczenia majątkowego. Szanowni radni, wystąpiłem w tych oświadczeniach i w tych informacjach o spełnieniu obowiązku złożenia oświadczeń drobne nieprawidłowości tego typu, że majątek wspólny lub odrębny nie był zachowany u niektórych osób, jak również u niektórych radnych, ale to prosiłbym wtedy osobiście, jeżeli ktoś jest zainteresowany z Państwa radnych, o takie szczególiki, bo to są szczególiki, na przykład położenie jakiejś nieruchomości. Należy dokładnie podawać adres nieruchomości. Gdzie się znajduje jakaś działka, czy jakieś tam pole rolne, czy łąka, czy jakieś inne takie rzeczy, należy wskazywać adres danej nieruchomości. To byłyby takie uwagi. Natomiast, szanowni radni, szanowni Państwo, informacja pierwszego i drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie nie wpłynęła na dzień dzisiejszy do Biura Rady. Dlatego też ja się tylko ustosunkowuję do formalnego stwierdzenia, sprawdzenia tych oświadczeń majątkowych. Natomiast Urząd Skarbowy może niektóre rzeczy kwestionować, ale to jest bezpośrednio, to są sprawy finansowe, sprawy, które dochody, rozchody i tak dalej, to oni się tym zajmują. Na dzień dzisiejszy takiej informacji z pierwszego i drugiego Urzędu Skarbowego nie otrzymałem. Jeszcze bardzo proszę o informację pana burmistrza Przeurzębskiego. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, również obowiązek złożenia informacji o spełnieniu obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych przez zastępcę burmistrza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza. Działając na podstawie artykułu 24 ustęp 3 punkt 3 oraz ustawy 6 i 12 z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, burmistrz Polanowa dokonuje analizy oświadczeń majątkowych
złożonych na za rok 2018 przez zastępcę burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób zarządzających gminną osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza w terminie do 30 października 2019 roku ma obowiązek przedstawić Radzie Miejskiej w Polanowie informacji o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie, nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia. Działania podjęte w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowaniu oświadczeń majątkowych. Po dokonaniu analiz oświadczeń majątkowych informuję, co następuje. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2018 do dnia 30 kwietnia 2019 roku złożyły zastępca burmistrza pan Piotr Górniak bez uwag, skarbnik gminy pani Marta Kleinschmidt bez uwag, sekretarz gminy pani Dorota Puczkowska-Szalbierz bez uwag, dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Polonowie pan Andrzej Kulesza nie zachował formuły małżeństwa wspólności majątkowej. Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Polanowie pan Dariusz Kalinowski bez uwag. Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Polanowie pani Iwona Pietrzyk bez uwag. Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Oaza w Krągu pani Magdalena Geguła bez uwag. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żydowie pani Katarzyna Filipowicz w części A. Punkt 9. Nie zachowała formuły małżeńska wspólność majątkowa. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bukowie pani Regina Boch bez uwag. Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie pani Aleksandra Kalinowska bez uwag. Dyrektor Przedszkola Gminnego w Polanowie, dyrektor Żłobka Gminnego pani Elżbieta Sekuła bez uwag. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie pan Marek Stachowicz w części A punkt 1 oraz punkt 9 nie określił przynależności poszczególnych składników majątkowych do majątku odrębnego lub majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. W części B nieprecyzyjnie wskazał położenie nieruchomości wskazanych w części A punkt 2 podpunkt 4, który należało wykazać w części B odpowiednio w punkcie 4. Dyrektor Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Polanowie pan Feliks Kostrzak bez uwag. Pani dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie pani Bożena Bruszczak bez uwag. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Polanowie pani Aleksandra Ostrowska bez uwag. Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Budownictwa Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Polanowie pan Bogusław Badurak w części B nieprecyzyjnie wykazał położenie nieruchomości wykazanych w części A podpunkt 2, którą należało wskazać w części B odpowiednio w punkcie 2. Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomości Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Polanowie pan Kazimierz Bodo nie zachował formuły małżeńska wspólność majątkowa w części B nieprecyzyjnie wykazał położenie nieruchomości wykazanych w części A punkt 2, podpunkt 2 i 4, który należało wykazać w części B odpowiednio w punkcie 2 i 4. Inspektor do spraw ewidencji ludności i dochodów osobistych, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego pani Mariola Domańska w części B nieprecyzyjnie wykazała położenie nieruchomości wykazanych w części A podpunkt 2, które należało wykazać w części B odpowiednio w punkcie 2. Inspektor do spraw wymiaru podatków i opłat w referacie finansowo-budżetowym Urzędu Miejskiego w Polanowie pani Barbara Nispoń. Pomoc administracyjna w referacie finansowo-budżetowym Urzędu Miejskiego w Polanowie pani Agnieszka Olech nie wykazała miejsca położenia nieruchomości wykazanej w części A punkt 2 podpunkt 2. Pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od zatrudnienia w ciągu roku 2018 złożyli
pani skarbnik Marta Klein-Schmidt bez uwag, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Iwona Pieszych bez uwag, oświadczenia majątkowe w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę w ciągu roku 2018 złożyli skarbnik pani Barbara Wierszewska bez uwag. Wszystkie osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego dochowały obowiązku. Wszystkie oświadczenia majątkowe zostały złożone w terminie. Dokonując analizy oświadczeń majątkowych, nie stwierdziłem nieprawidłowości, które skutkowałyby koniecznością wystąpienia do dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie z wnioskiem o kontrolę oświadczeń majątkowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023. Bardzo proszę opinię zespołu do zaopiniowania zgłaszanych kandydatów na ławników sądowych. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Andrzeja, pana radnego Andrzeja Rybika. Panie przewodniczący, szanowna rado. Uchwała nr 1/2019 z dnia 21 października 2019 zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych w sprawie wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych. Na podstawie artykułu 163 paragraf 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych w dziennych ustach 2019 roku późniejszymi pozycjach 52 z późniejszymi zmianami oraz uchwały nr 1198/19 Rady Miejskiej w Poranowie z dnia 26 czerwca 2019 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych. Skład zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych w osobach: Rybik Andrzej, przewodniczący zespołu, Roman Margielewski, członek zespołu, Daniel Denner, członek zespołu i Agnieszka Zelik, członek zespołu. Pozytywnie opiniuje zgłoszone kandydatury na ławników sądowych do Sądu Okręgowego w Koszalinie na kadencję 2020-2023 następujących osób: pani Anna Miszczak, pani Zofia Mogielnicka, pani Mirosława Seminka. Uzasadnienie. W dniu 8 maja 2019 roku prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie zawiadomił Radę Miejską w Polanowie o liczbie ławników, którzy winni być wybrani przez Radę na kadencję 2020-2023. Do Sądu Okręgowego w Koszalinie dwie osoby. Do dnia 30 czerwca 2019 roku do Rady Miejskiej w Polanowie wpłynęły 3 zgłoszenia, które spełniają wymogi określone w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 52 z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dnia 9 czerwca 2011 rok w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi Radą Gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz udziału karty zgłoszenia. Dziennik ustaw nr 121, pozycja 693. Wobec powyższego zespół opiniujący w trybie artykułu 162 paragraf 9 ustawy z dnia 28 lipca 2001 Prawo do ustroju sądów powszechnych, dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 52 z późniejszymi zmianami, zwrócił się do Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie o informację o kandydatach na ławników. Po zapoznaniu się z treścią informacji sporządzonej przez organy policji zespół stwierdza, co następuje. Kandydatura pani Anna Izabela Miszczak zamieszkała w Polanowie. Kandydatka zgłoszona przez 50 obywateli, stwierdzono 50 podpisów. Karta zgłoszenia według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi Radą Gmin
przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia do karty załączono wymagane dokumenty. Dwa zdjęcia, informacje z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona. Orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie poinformowała, że pani Miszczak nie figuruje w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji. Kandydatka pełniła funkcję ławnika sądowego w kadencji 2008-2011 w Sądzie Okręgowym w Koszalinie oraz w kadencji 2012-2015 w Sądzie Okręgowym w Koszalinie oraz w kadencji 2016-2019 także w Sądzie Okręgowym w Koszalinie. Druga kandydatura. Kandydatura pani Zofii Mogielnickiej na mieszkanie w Krągu. Kandydatka zgłoszona przez prezesa Miejskiego Klubu Sportowego Gryf. Do karty załączono wymagane dokumenty. Dwa zdjęcia, informacje z Krajowego Rejestru Karnego. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została ograniczona ani zawieszona. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie poinformowała, że pani Zofia Mogielnicka nie figuruje w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji. Pani Mogielnicka kandyduje w wyborach ławników rządowych po raz pierwszy. Trzecia kandydatura to jest kandydatura pani Mirosławy Michaliny Sominka, zamieszkałej w Chocimienie. Kandydatka zgłoszona przez Sąd Okręgowy w Koszalinie. Do karty dołączono wymagane dokumenty. Dwa zdjęcia, informacje z Krajowego Rejestru Karnego. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zawierające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie poinformowała, że pani Sominka figuruje w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji w związku z spełnionym popełnieniem wykroczeń w ruchu drogowym. Jedno. Kandydatka pełniła funkcję ławnika sądowego w kadencji 2016-2019 w Sądzie Okręgowym w Koszalinie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do przeprowadzenia wyborów musimy powołać komisję skrutacyjną w liczbie 3 radnych. Proszę o zgłaszanie kandydatów. Do liczenia głosów. Można samemu się zgłosić. To może ja zgłoszę. Proszę bardzo. Proponowałbym kolegę Daniela Bernara. Kolega wyraża zgodę. Pani Marysia Pokorska. Tak, wyrażam zgodę. Może pani Zenk. Wyrażam zgodę. Czy są jeszcze inne kandydatury? Nie widzę. Musimy przegłosować to skład komisji skrutacyjnej. Tak, poprzez. Tak. Kto jest za tym, szanowni radni, żeby w skład komisji skrutacyjnej wchodziły osoby pan Werner, pani Pokorska i pani Zelik? Proszę o przegłosowanie. Tak, przez podniesienie ręki.
jednogłośnie przyjęliśmy skład komisji eksploatacyjnej. I szanowny radni, przeczytam tryb głosowania. W głosowaniu tajnym radni głosują na kartkach opatrzonych pieczęcią gminy. Karty wydaje komisja skrutacyjna bezpośrednio przed głosowaniem, odnotowując ten fakt na liście obecności. Na kartach głosowania umieszcza się krótkie i precyzyjne sformułowanie pytań dotyczące treści głosowania uchwały za, przeciw, wstrzymuje się. Radny oddaje głos wpisując na X przy wybranej odpowiedzi. Wpisanie więcej niż jednego znaku X, brak znaku, dopiski lub skreślenia na karcie powodują nieważność głosu. Radni wyczytani z listy w porządku alfabetycznym przez członka komisji skrutacyjnej wrzucają do urny wypełnione karty do głosowania tajnego. To są zasady głosowania. Komisja skrutacyjna konstytuowała się, tak? Nie jeszcze. Proszę o konstytuowanie się komisji skrutacyjnej. A my przerwę sobie zrobimy, jak zagłosujemy i wtedy będzie pauza dla wszystkich. Wybieramy. To czytał. Ale ile skreśleń robimy? Bo słyszałem, że jeden, tak? Przy kandydacie. Przy kandydacie. Przy jednej osobie dwa krzyżyki, to jest nieważne. Czytałem to, nie? Wybieramy dwie osoby, tak? Pan radny Ryły czytał to w tej opinii, że dwóch. Żeby z ludzi protestów nie było. Panie Marysiu, alfabetycznie. Daniel? Czy też alfabetycznie? Alfabetycznie dopiero jak będą wybierane. Ale proszę o spokój. Szanowni Państwo, po rozdaniu kart do głosowania pan przewodniczący komisji skrutacyjnej alfabetycznie czyta nazwiska radnych i indywidualnie oddajemy do urny swój głos. Proszę panie przewodniczący komisji skrutacyjnej. Pan Gajek Mirosław. Pani Konieczna Wioleczna. Pan Landowski jest. Pan Nitkin Paweł. Pan Margielecki Roman. Pan Paszczyński Jan. Pani Pokorska Maria. Pan Ryłyk Andrzej. Pan Szelewski Przemysław. Pan Wilk Józef. Pan Wodek Piotr.
pani Wójcicka Popowicz Dorota i pani Zdenek Agnieszka. Dziękuję bardzo. Ogłaszamy przerwę przynajmniej 10 minut.
Kontynuujemy obrady. Bardzo proszę pana przewodniczącego komisji skrutacyjne odczytanie protokołu. Protokół komisji skrutacyjnej z obliczenia głosów oddanych w wyborach załatników do Sądu Okręgowego w Przeszynie, sporządzony w dniu 29 października 2019 roku podczas 15 sesji Rady Miejskiej w Planowie. Komisja skrutacyjna w składzie przewodniczący komisji radny Daniel Werner, członek komisji radna Maria Popowska, członek komisji radna Agnieszka Dejska. Komisja ustaliła, że zgłoszono następujące kandydatury załatników do Sądu Okręgowego w Koszalinie na kadencję 2020-2023. Miszczak Anna, Zofia Mogielnicka, Sominka Mirosława. Komisja po dokonaniu obliczenia kart do głosowania złożonych w głosowaniu tajnym stwierdza, co następuje. Liczba obecnych na sesji uprawnionych do głosowania radnych Rady Miejskiej 15 osób. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 15 radnych. Liczba wyjętych kart z urny 15. Liczba głosów nieważnych 0. Liczba głosów ważnych 15. Liczba głosów ważnych bez dokonania wyboru 0. Liczba głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów. Miszczak Anna oddano głosów za 10, przeciw 0, wstrzymało się 1. Zofia Mogielnicka oddano głosów za 13, przeciw 0, wstrzymało się 0. Sominka Mirosława oddano głosów za 7, przeciw 2, wstrzymało się 0. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że ławnikami do Sądu Okręgowego w Koszalinie zostali wybrani Zofia Mogielnicka, Anna Miszczak. Na tym protokół zakończony podpisem. Dziękuję bardzo. Musimy, szanowni radni, podjąć uchwałę. Czytam projekt uchwały nr 15/117/2019 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koszalinie na kadencję 2020-2023. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę. 15 za, przeciwnych nie było głosów i wstrzymujących się również nie było głosów. Szanowni radni, nie wpłynęły do mnie żadne interpelacje i zapytania pisemne od poprzedniej sesji. Wiem, że na wnioski na komisjach były zgłaszane. Na poszczególnych komisjach to są wnioski wypływające z posiedzeń radnych poszczególnych komisji i takowe były. Wnioski i zapytania sołtysów. Zwracam się do państwa sołtysów. Proszę o zgłoszenie wniosku i zapytania. Widzę nikogo. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do podejmowania uchwał. Projekt uchwały nr 15/118/2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2019 rok. Czy są pytania do pana burmistrza, do pani skarbnik dotyczące tego projektu uchwały? Nie widzę pytań. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Infrastruktury Budżetowej o opinię. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado. Komisja Budżetu i Infrastruktury pozytywnie opiniuje następujące uchwały. Uchwała nr 15/118/19 w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2019 rok. Uchwała nr 15/119/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polanów na lata 2019-2030
uchwała nr 15/120/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Poranów na 2020 rok. Uchwała nr 15/121/19 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Poranów na 2020 rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały nr 118. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o przegłosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę bez głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących. Projekt uchwały nr 15/119/2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polanów na lata 2019-2030. Czy są pytania do pana burmistrza, do pani skarbnika? Nie. Nie widzę opinii już. Słyszeliśmy pana przewodniczącego. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę bez głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących. Projekt uchwały nr 15/120/2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2020 rok. Nie widzę pytań. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę o głosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących. Projekt uchwały nr 15/121/2019 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2020 rok. Nie widzę zgłoszonych uwag. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o przegłosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę bez głosów przeciwnych i również wstrzymujących się. Projekt uchwały nr 15/122/2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Czy są pytania? Nie widzę pytań. Bardzo proszę panią przewodniczącą Komisji Socjalnej o opinię. Oświaty, socjalne, zdrowia. Rozszerzymy to. A więc, szanowni państwo, na naszym posiedzeniu, które miało miejsce 23 października, pan dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła nam projekt tej uchwały i tutaj nasza opinia jest pozytywna. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały nr 115/123/2019 roku w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody pomnika przyrody. Nie widzę pytań. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Rolnictwa o opinię. Uchwałę 123 opiniuje pozytywnie. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę bez głosów przeciwnych, jak również nie było głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały nr 15/124/2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu gminy Polanów. To jest to, co omawialiśmy na
poprzednich komisjach. Materiały doręczane radnym w formie elektronicznej. Nie widzę pytań. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o przegłosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę? Nie. Jest za, było 14 radnych, jedna osoba się była przeciwna i nie było głosów wstrzymujących się. Więc podjęliśmy tą uchwałę większością głosów. I ten projekt uchwały, szanowni radni, który wnieśliśmy na wniosek pana burmistrza, projekt uchwały nr 15/125/2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Polanów umowy użyczenia na czas nieokreślony z parafią rzymskokatolicką pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny w Żydowie z siedzibą w Żydowie, dotyczące przekazania w użyczenie dla parafii części działki oznaczonej nr 16 położonej w obrębie ewidencyjnym Chocimina, gmina Polanów. Czy są pytania dotyczące tego projektu uchwały? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę. Bez głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących się. Szanowni radni, bardzo serdecznie zapraszam na Święto Niepodległości. Później nas czeka jeszcze Dzień Seniora. I szanowni radni, szanowni goście, bardzo serdecznie dziękuję za udział w sesji panu dyrektorowi, za państwu, dyrektorom szkół, pani i placówek oświatowych, pani dyrektor biblioteki, panu dyrektorowi Kuleszy. Dziękuję serdecznie panu burmistrzowi, panu zastępcy, pani skarbnik. Wam, szanowni radni, dziękuję serdecznie. Sołtysom dziękuję, pani Kamili, pani Krzysztofowi. Obrady 15. sesji Rady Miejskiej w Polanowie uważam za